Dzień dobry wszystkim, tutaj Kapelusznik i nagrywam dla was tak trochę na spontanie, prosto z serca, nie chcę mówić ze scenariusza, moją opinię na temat serialu Live Action One Piece'a. Uznałem, że robienie recenzji w ogóle nie ma sensu, ponieważ pewnie ich dostaniecie z miliony, a temat jest bardzo obszerny, więc postanowiłem, że powiem wam mniej więcej co ja sam myślę o Live Action i jego wykonaniu, a dużo bardziej szczegółowo o Live Action będziemy omawiać sobie w wielu odcinkach pogadankowych z różnymi gośćmi, na przykład wady, zalety i tak dalej. Zatem przejdźmy do tego, czy serial mi się podobał. Odpowiem z góry, że tak. Bardzo fajnie się przy nim bawiłem. W ogóle nie czułem CGI, może momentami, ale to jest bardzo na plus. Nawet rozciąganie Luffy'ego zostało co najmniej poprawnie zrobione. Ja po prostu jestem w szoku, bo na przykład walka z Buggy i przedstawienie jego mocy już było wręcz perfekcyjne. Nie wiem, ile ludzi od animacji przy tym siedzieli, ale brawa dla nich. W ogóle sam Buggy, jego postać, coś psychodelicznego, taki One Piece'owy Joker. Śmiało to powiem, ale o wiele bardziej mi się podoba wersja live action Buggy'ego niż w mandze czy anime. Pewnie to kogoś zaboli, ale trudno. Tak samo Mihawk był rewelacyjnie przedstawiony. No i ogólnie przedstawienie większości postaci było na niesamowitym poziomie. I powiem z góry, gdyby próbowali to przełożyć, czyli postacie 1:1, to z miejsca można wyrzucić cały live action do śmietnika. Takie coś nie jest możliwe w wersji aktorskiej, trzeba się z tym pogodzić. Idealnym przykładem będzie przedstawienie Garpa, bo był bardziej taki surowy, również mi się to podobało i szczerze powiedziawszy dużo bardziej wolę jego taką wersję, gdzie jest sympatyczny, lecz zachowuje się wreszcie bardziej surowo, zgodnie ze swoim stanowiskiem w marynarce, będąc jednocześnie jej legendą, gdzie w mandze przeważnie jest tylko poważny, gdy zajdzie taka potrzeba. Oczywiście nie wszystkie postacie były pokazane, sporo wycięli, co uważam za plus. Przepraszam wszystkich trzech fanów Gaimona, uważam jego wątek za nudny i dobrze, że go wycięli. No i tak wracając do wątku walk, to bardzo się bałem o to, lecz wszystkie, które były, to dowiozły. Było czuć używanie linek, jednak nie aż tak bardzo, jak się obawiałem po obejrzeniu trailera. Choreografia mi się strasznie podobała i to jest najważniejsze. Chyba najlepsza walka to była ta o dziwo zdecydowanie z Morganem. Dobra, idąc dalej, to pewnie niektórzy będą narzekać na tempo akcji, bo było niezwykle szybkie, to trzeba przyznać. Jednak dla mnie to jest zrozumiałe. Nie wiedzieli producenci, czy serial wypali, więc pewnie ograniczenia budżetowo-technologiczne też były, więc musieli fabułę zbudować tak, by oddała ducha początków mangi i jednocześnie zgadzała się z główną osią fabularną, ale jednocześnie odnalazła własne ja, uwzględniając wszystkie ograniczenia produkcyjne. Było to bardzo trudne zadanie, ale do pewnego stopnia im się udało i wyszła im solidna adaptacja całego East Blue. Poza Lockdown, który osobiście mnie boli, że nie było, jednak myślę, że pierwszy odcinek drugiego sezonu zaczniemy od tego miejsca, więc nie martwię się na zapas, pod warunkiem, że drugi sezon w ogóle powstanie. Kolejny wątek to zmiany fabularne, które oceniam niezwykle pozytywnie. Oczywiście nie zabrakło głupotek jak ucho Buggy'ego w kapeluszu Luffy'ego, kto oglądał, ten wie, ponieważ gdy Nami szyła ten kapelusz, niczego nie wykryła, przecież jest zawodowym złodziejem. No, dla mnie to pozostawia pewien niesmak, że nie wykryła czyjegoś ucha w kapeluszu. Aczkolwiek cieszy taka zmiana na przykład, gdzie Mihawk domyśla się, że Luffy to wnuk Garp. Bardzo fajnie się patrzy na takie detale, gdzie postacie faktycznie myślą i znają uniwersum, w którym żyją. Mają przygotowany i zbudowany świat na 20 lat do przodu twórcy live action, więc serial nie musiał ukrywać lub unikać pewnych postaci lub wątków fabularnych. To mi się bardzo podobało, że zadbali o takie detale, które można już użyć w drugim sezonie.
I dobra, następna rzecz, którą live action zrobił, to coś, czego manga One Piece nie zrobiła 20 lat temu i nie mogła sobie na to pozwolić, czyli tolerancja na pewne rzeczy. W tej wersji Usopp najebał się alkoholem i po nim rzygał. Albo Sanji próbował wyrwać siostrę Nami na prywatną lekcję gotowania, jeśli wiecie, do czego zmierzam. Czuć faktycznie pełną powagę, dojrzałość i brutalność w całym serialu, pomimo pewnej komediowej otoczki. Dosłownie była scena, gdzie Zoro przeciął swojego przeciwnika w pół, albo Alvida rozwaliła komuś głowę. Pod względem swego rodzaju dorosłości to One Piece Live Action wypada znacznie lepiej niż jego pierwowzór te 20 lat temu. Czuć jednak, że tytuł jest nastawiony pod globalnego odbiorcę z 2023 roku, niż tylko na młodszego odbiorcę japońskiego w wieku nastoletnim poprzedniego wieku. Dobra, ale tak chwalę i chwalę to live action, a gdzie wady? Trochę wspomniałem o niekoniecznie pozytywnych zmianach, jednakże największą wadą i zarazem zmianą serialu był wątek Kuro. Na przykład odwiedziła marynarka posiadłość Kai, a Kuro chwilę potem, jak już oni sobie poszli i wybiła północ, stwierdził, że no barykadujemy dom i rozpoczynamy zabijanie Kai. Zresztą mógł ją zabić ze 3 razy. Miał tyle okazji. Zabity został również ten kamerdyner owca i nie został potem dalej wspomniany, nie było żadnego pogrzebu i tak dalej. Tak o, został zabity i dalej nie wiadomo co. Na przykład Zoro też pokonał to rodzeństwo kotów od Kuro i też nie wiemy co się z nimi potem stało, jest przeskok od razu do Going Merry i tyle z tego było. Fatalnie poprowadzony wątek, trzeba to jasno powiedzieć. Z innych wad to aktorsko było średnio. Stricte to nie jest jakiś duży minus, lecz poza paroma wyjątkami nikt jakoś wyjątkowo dla mnie nie błyszczał. W ogóle mam wrażenie, że wiele scen nagrali tylko raz. Nie było dublaży i takie mam odczucie. W najgorszych przypadkach było po prostu poprawnie, ale jednak mogli się bardziej postarać. Najbardziej jednak dla mnie się wyróżnili aktorzy Buggy'ego, Garpa, Zeffa i Arlonga. A scena, gdzie Garp i Zeff sobie gadali o starych czasach, to dla mnie najlepsza scena w całym serialu. I szczerze, to nawet brakuje mi czegoś takiego w obecnym One Piece, gdzie już fabuła pędzi naprzód, a nie ma miejsca na to, żeby dwie postacie sobie usiadły obok siebie i gadają o głupotach, budując w ten sposób relacje. No, w obecnym opie już czegoś takiego nie doświadczamy zbyt często. W ogóle montaż i praca kamery też były średnie, ale to już raczej pewnie wynikało z ograniczeń budżetowo-technicznych, które grały pewnie swoją rolę. Oczywiście, jak mówiłem wcześniej, nie każdy przykład wydarzenia czy postaci był dobry, lecz to było w mniejszości. No i to chyba tyle, co chciałem przekazać z tego, co pamiętam. Obok live action Kingdoma kolejna udana adaptacja mangi na wersję aktorską, oby takich więcej. I tak samo jak mówiłem kiedyś, nie uda się robić dobrych tego typu produkcji, dopóki zachodni artyści nie będą próbowali. Nie od razu Rzym zbudowano. Moja prywatna ocena tego live action to takie mocne 7 na 10. Serdecznie polecam i na razie. Piszcie, co myślicie.